w poprzednich odcinkach. Na prośbę autograf to nie wygląda. Jeśli ktoś chce mnie zabić, to dowiem się kto. A skąd wiesz, jak chcą cię zabić? Ścigam go od 8 lat. To Gary Smoke, poszukiwany listem wieńczym za wielokrotne napady i morderstwa na zlecenie. Torwiemy go. I to nie sami. Josh i ja w liceum byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Został zamordowany dosłownie godzinę po tym, jak go ostatni raz słyszałem. Wszystko idzie jak po maśle. Przez większość życia jestem sam. Już nie będziesz sam, Emil. Spieprzyliśmy sprawę, Kyle. On był naszą jedyną nadzieją. Oj, Emil. Widzisz, jakiś ty naiwny... Co? Pakujemy ich. O cholera. Emil! Jeśli tam jesteś, otwórz! Emil! Nic. Nie otwiera. Dobra, macie zgodę na wejście. Emil! Czysto. Kurwa mać! Leo. W mieszkaniu kogo nie ma. Wygląda, jakby Emil wyszedł ze 3 godziny temu. Poszukajcie jakichś śladów. Może znajdziecie coś przydatnego. Przyjąłem. Kyle! Co jest? Kamerka? A znając Emila, on jej nie założył. Jasna cholera. Leo, wracamy na komendę! Musimy się widzieć z komendantem! Emil, obudź się! Emil, słyszysz? Co? Kate... Emil! Co tu się dzieje? Emil, pamiętasz, co się stało? Coś... Ta... Napadło na nas... Ktoś nas oszołomił! Nic ci nie zrobili? Nie, nic mi nie jest. Co z tobą? Głowa mi napieprza, cholera! O Boże, nie! Kate, spokojnie, wyjdziemy z tego. Emil, Boże, przepraszam cię! Za co? O, dzień dobry, wyspani. Mam nadzieję, że tak, bo czeka nas duża ilość atrakcji. Gary Smoke. Zastanawiałem się, czy będę miał okazję spojrzeć ci w twarz. Josh przed moim strzałem też tak cwaniakował. Prosił, żeby cię pozdrowić. Gary, przejdźmy do rzeczy. Później sobie pogawędzicie. Oczywiście, szefie. Tak przy okazji. Miałem co do ciebie wątpliwości, Kate, ale dobrze ci to wyszło. Co? Emil, oni porwali mi siostrę. Musiałam ci im wydać, żeby ją puścili. A ci oni kim są? No myślałem, że szefa to poznasz. Mnie miałeś prawo nie poznać. Karl... No. Niezła fujera z ciebie wyrosła, muszę przyznać. Nic się nie zmieniłeś, Emil. Będąc związanym, mając przed nosem przestępcę, zawsze go wyzywasz. Nie myśląc, że osoba towarzysząca może zamiast ciebie dostać w ryj! Wypuśćcie ją. Wydała wam mnie. Zróbcie, co jej obiecaliście. Pragnę zauważyć, że za wydanie ciebie mieliśmy nie robić krzywdy jej siostrze. O jej losie nie było mowy. Uzgadniając warunki z takimi jak my, zawsze trzeba wiedzieć, co się mówi. To może zawrzemy teraz nową umowę, co? Jest jakaś szansa, że się dogadamy? Samo cenię.
Zdziwko, co? W braci mi lepiej? Ryan? Jak? Jakim cudem ty żyjesz? Oj, Emil. Ile razy ja sobie wyobrażałem twoją reakcję w obliczu tej sytuacji? Wy się znacie? Tak. Myślałem, że aż za dobrze. Wierz mi, Emil. Po tym, co zobaczyłem na moście, też się zdziwiłem. Zanim helikopter wpadł na most, odpaliłem granat dymny i pod jego osłoną skoczyłem do rzeki. Ku mojemu szczęściu nikt się nie skapnął, że przeżyłem. A do antyterrorystów wstąpiłem jako bandziur i tylko wyłącznie ze względu na ciebie, Emil. Mogłeś sobie jakąś żonę znaleźć. Może ona by cię utrzymywała, a nie napady byś robił. Emil, jak cię słucham, to nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Kiedyś nawet mnie to śmieszyło. To ja może zaniosę zbroję do helikoptera. Masz fajnych znajomych. Przyznam, Ryan, nieźle to sobie wszystko zaplanowałeś. Ale pozostaje jeszcze kwestia, po co to wszystko? No właśnie. Przypomnij sobie, z jakiego powodu ty wstąpiłeś do antyterrorystów. Ja dokładnie z tego samego powodu. Każdą kolejną część będę ci opowiadał przed zabiciem jednego z twoich przyjaciół. Nie! Ryan, nie wiem, co ja ci zrobiłem, ale nie rób jej ani nikomu innemu krzywdy. Jeśli masz coś robić komuś, to mi! No cóż, mogę powiedzieć. Właśnie to robię. Nie! Oj, szkoda, że nie mam aparatu. Ryan, proszę! Jeśli macie coś sobie do powiedzenia, to macie 10 sekund. Emil, przepraszam cię. Kate! Ryan, nie rób tego! 6. Ryan! Co jest, cholera? Gary, odrób! Wszyscy na glebie, ale już! Nie strzelać, dopóki nie powiem. Z wami jest? O mój Boże, jak dobrze was widzieć. A mogłeś wziąć tą kamerę, kretynie. Mogłem. Ryan! Oddajcie się wszyscy natychmiast, to damy wam pojedyncze cele. Wierdol, to różnie jest z prywatnością. Sam. Miło cię widzieć, durna pało. Kryć się! Strzelać bez rozkazu! Chwila, mówisz o tym Ryanie? No niestety. On nie powinien być martwy? No wiem, zaliczył zmartwychwstanko. Karl, szykuj helikoptery do odlotu. Emil, zabierz się stąd, my ich schwytamy. Choć nie, oni mają moją siostrę. Gdzie ją trzymają? Ulica Petersona, 2/31. Leo, przyślij śmigłowce. Do jasnej. Gary, żyjesz? Weźmy ich, załatwmy. Nie będziemy się z nimi pierdolić. Granatnik, uwaga! Joe! Nie! Joe! W porządku? Chyba... nie... Joe! Nie! Proszę! Kyle... powiedz mojemu synowi, że... Joe! Że będę nad nim czuwał... Szefie, gotowe. Odwrót, do helikopteru. Szlak, za nimi. Leo, kiedy przybędzie kawaleria? Za chwilę będą. Sukinsynu! Zwiali. Zaraz ich dogonimy. Co? Lecą. Dwuosobowe? Nasza trójka starczy.
czwórka. O nie, moja droga, nie lecisz. Lepiej będzie, jak dzień od razu zobaczy, że żyje. Poleci ze mną, wy wsiadajcie do drugiego. Jak tak, to dobra. Widzimy się na miejscu. Tęskniłeś za tymi akcjami? Nie. Nie dziwię się. Jak nas znaleźliście? Na tej imprezie w pubie sam założył Kate podsłuch. Co? Po cholerę! Leo, Peterson Street 2 w zasięgu wzroku. Tylko nie ma gdzie wylądować. Będziemy musieli skoczyć. Przyjąłem, róbcie swoje. Sam, Karol ląduje na naszym bloku. No nie! Pilot przez chwilę, o cholera! Co się dzieje? Ostrzał z balkonu! Kto normalny trzyma działającego Browninga w salonie? Nie obrażaj mi dziadka, Emil! Szykujcie się do skoku! No! Cholera! Skaczcie! Żyjesz? Nie, umarłem. Emil, piąte piętro, szybko. Karel, chodź. Trzymaj się z tyłu. Puść ją, Karel! Dobrze wam radzę. Nie zbliżajcie się, bo ją zastrzelę! Strzel, a zginiesz. I po co? Dla ludzi, którzy mają wyjebane na twój los? Nie przyginaj się! Karol, co się z tobą stało? Emil, w dupie byłeś, gówno widziałeś. Rzuć ten pistolet i odsuń się. Liczę do pięciu. A ja do trzech! Raz. Pięć! Jean! Co się kurwa wygrałeś? Kate, może już dobrze. Nie wierzę, jak my mogliśmy nie zauważyć, czy ten kutas coś kombinuje? Sam, przestępcy potrafią się maskować na sposoby, których nie wiadomo, czy kiedyś odkryjemy. To nie wasza wina. Nie no, kolejny, który się mści nie wiadomo za co. Leo, spróbuj poszukać jeszcze jakichś informacji o nim. Dobra. Sam, masz pomysł, czym mogłem mu się narazić? Emil, byliśmy antyterrorystami. Każdy przestępca mógł się do nas przypieprzyć nie wiadomo o co. A Ryan to taka czarna owca, czy jego rodzina też miała problemy z prawem? Nic mi o tym nie wiadomo. Zawsze jak pytałem się o jego rodzinę, to za każdym razem mówił, że nie chce o tym gadać. Widocznie miał powody. To znaczy? Ryan tuż przed wstąpieniem do antyterrorystów zmienił nazwisko. Czyli jednak. Emil, nazwisko Farley coś ci mówi? Tak, Ron Farley, morderca, na którego polowałem na starcie. I wszystko jasne. To brat naszego Ryana.